Mamy takie zadanie. Wektor V ma współrzędne x, y, ale nie dają nam tutaj wartości, konkretnych wartości tego x, y. Nie wiemy jakie są konkretnie współrzędne do tego wektora, ale wiemy, że jego długość jest równa 3. I o co nas tutaj proszą? Uzupełnij luki w poniższych zdaniach. Wektor W, którego współrzędne to jest 4x, 4y, zatem długość W równa się. I tutaj musimy coś wpisać. No ale popatrzmy. Współrzędne wektora w powstają ze współrzędnych wektora v w ten sposób, że współrzędna pierwsza tego wektora w, pierwsza składowa, to jest 4 razy pierwsza składowa wektora v. A druga składowa wektora w to jest 4 razy druga składowa wektora v. Czyli wektor w powstaje z wektora v poprzez mnożenie wektora v przez skalar, przez liczbę 4. Czyli w to jest 4 razy v. No to wiemy, że jak pomnożymy wektor przez liczbę, to jego długość też się pomnoży przez tę liczbę, czyli będzie ten wektor 4 razy dłuższy. 3 razy 4 to tutaj wpisuje 12. Dobrze. Teraz wektor z to jest minus 2 razy x i minus 2 razy y. Czyli widzimy, że on powstaje z wektora v poprzez pomnożenie wektora v przez liczbę minus 2. To jest mnożenie wektora przez skalar minus 2. No to Skoro to jest mnożenie wektora przez skalar, no to wiemy, że długość pomnoży się przez skalar, ale nie pomnoży się przez minus 2, dlatego że długość nie może być ujemna. Długość to jest liczba dodatnia. Ten minus to oznacza, że ten wektor będzie miał przeciwny zwrot, ale długość tego wektora pomnoży się przez, przez wartość bezwzględną tego skalara, czyli przez 2. Długość wektora pomnoży się przez 2, to będzie 3 razy 2, czyli 6. Ten wektor będzie 2 razy dłuższy, i będzie miał przeciwny zwrot. To oznacza ten minus. Czyli tutaj długość tego wektora z to będzie 6, bo to jest 2 razy 3. Wartość bez tego skalara razy 3. No i teraz co tu jeszcze musimy zrobić? Musimy jeszcze dopasować do każdego z wektorów odpowiadający mu rysunek. No to zobaczmy. Tutaj długości tych wektorów znamy, więc możemy wywnioskować, że wektor v to jest ten najkrótszy. Czyli to będzie ten fioletowy. Ten fioletowy to będzie wektor v. Teraz widzimy, że wektor w... Jest najdłuższy, czyli to będzie ten czerwony. I on ma ten sam kierunek i ten sam zwrot co wektor V. Po prostu jest, to jest wektor V pomnożony przez 4. No i rzeczywiście wygląda, jakby był 4 razy dłuższy. Natomiast ten wektor Z, no to musi być w ten trzeci. Już nie ma innego wyjścia. Ale zobaczmy, że to jest dobrze, bo on jest dwa razy dłuższy niż ten wektor V. Ma ten sam kierunek, ale ma przeciwny zwrot. Ten przeciwny zwi zwrot związany jest właśnie z tym, że tutaj był znak minus znak minus powoduje, że ten wektor z ma przeciwny zwrot. No to sprawdźmy, co jest dobrze. Dobrze. No to może zróbmy jeszcze jeden przykład. Tym razem mamy wektor v długości 10. No i zobaczmy, co z nim robimy. Tutaj mamy wektor w i widzimy, że współrzędne wektora w to są współrzędne wektora v pomnożone przez 1 piątą. x razy 1 piąta, y razy 1 piąta. Czyli... Wektor w powstaje z wektora V przez pomnożenie wektora V przez 1 piątą przez skalar równy 1 piąta, czyli długość tego wektora w to będzie długość wektora V, czyli 10 razy 1 piąta, 10 razy 1 piąta to będzie 2. No dobra, co z tym wektorem z? Tutaj widzimy, że obie współrzędne są pomnożone przez 3 piąte, czyli wektor V po pomnożeniu przez 3 piąte daje wektor z, czyli długość wektora z to będzie 10 razy 3 piąte, czyli to będzie 6. No dobrze, czyli widzimy, że wektor v jest najdłuższy, a wektor w jest najkrótszy. No i teraz tutaj musimy dopasować do każdego z tych wektorów odpowiadający mu rysunek. No to skoro wektor v jest najdłuższy, to znaczy, że ten czerwony wektor będzie reprezentował wektor v. Najkrótszy jest wektor w, czyli wektor w to będzie ten zielony wektorek, no a wektor z, jest taki pośredni, jest pomiędzy nimi. No i tutaj mnożenie było przez liczbę dodatnią za każdym razem, czyli wszystkie te wektory mają ten sam zwrot. Wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że to będzie dobrze. Dobrze.